Hej, cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Szymon i witam was w kolejnym odcinku ze Ski Jump Challenge na moim kanale. Dlaczego Ski Jump Challenge? Włos mi się tutaj coś się stanęło. Ciul. Będzie tak się odstawał. Dlaczego Ski Jump Challenge? Są do tego dwa powody. Po pierwsze, jestem chory, kaszlę, ogólnie no źle się czuję, mam chrypę i nagranie Ski Jump Challenge po prostu nie jest aż takie długie jak DSJ. A po drugie, kupiłem sobie nowy mikrofon, Novox ANC1 i nie zdążyłem go po prostu wmontować, bo zamówiłem go od razu z ramieniem, pop filtrem, statywem, jeszcze takim małym tripodem, więc po prostu nie zdążyłem go wmontować. No patrzcie, jaki tutaj syf mam. Tak właśnie się kończy, jak ulubiony wasz youtuber kupuje sobie nową rzecz do domu i później musi sprzątać 3 godziny. Ogólnie nie będę żebrał łapki w górę, bo nie chcę mi się wklejać tych wszystkich rzeczy związanych z łapkami w górę. Po drugie, muszę się streszać, bo za jakieś 10 minut mam taniec z gwiazdami, a ja nie odpuszczę sobie Gimpura. A po trzecie, w tym momencie lecą skoki, ja się dla was poświęcam i nagrywam film, a lecą kwalifikacje do Rower w Oslo, więc niestety, takie życie youtubera. Ogólnie dziękuję jeszcze wam jeszcze raz, znaczy jeszcze raz, nie dziękowałem, więc dziękuję wam za odzew pod ostatnim filmem. Był to film z DSJ 4. Challenge DSJ 4 będą, ale mówię, nie dzisiaj, bo w tym momencie mój mikrofon jest w trakcie montażu. Więc bez przedłużania, idziemy sobie chyba dzisiaj w szybką grę, standardowo. Ja sobie ogólnie pograłem, pierwszy raz między odcinkami grałem w Ski Jump Challenge, ale tylko gry rankingowe, więc nie grałem kampanii. Grałem i całkiem dobrze mi to wychodziło, więc co, losujemy sobie. Polska K170, Finlandia K180 i Finlandia K170, czyli mamy mamuty. Oczywiście gracz znalazło szybko. Dobra, Ski Jump Challenge, wiatr pod narty, jedziemy. Dobra, więc lecimy, wybicie mamy, no bardzo dobre. O dobra, ogólnie bardziej się teraz kładę na narty i to ma swoje efekty, bo skoczyłem w tym momencie dużo za punkt K. Nie oszukujmy się, to był bardzo dobry skok jak na tą grę w tym momencie. 204,5 metry, przegrywamy tylko z jakimś X Reakcjonar, który tam skoczył 230 metrów prawie. Druga seria, znaczy... Dobra, znowu bardzo dobre wybicie, ojojoj, jakieś problemy w locie, fuck! Ale mnie pomotało w tym locie, dosłownie. Jakbym był normalnie pijany, co nie? O, ale jest drugie miejsce, utrzymaliśmy. No, ten gościu znowu skoczył tyle, ile wcześniej praktycznie. Ale klasyfikacja generalna za sekundę i jesteśmy na drugim miejscu, co jest całkiem dobre. I na drugim miejscu przechodzimy do kolejnego konkursu, bodajże w Finlandii. Tak, Finlandia K180. Wiatr, no nie wiem, czy tu jest sens zwracać uwagę na wiatr, bo i tak się skacze daleko. Znaczy i tak się skacze podobnie, chciałem powiedzieć, bo nie zawsze daleko. Oj. Trochę za szybko się wybiłem, ale ta skocznia mi się spodobała. Co prawda do rekordu nam brakuje jakieś 573 metry, ale 207,5 metra jest i jest drugie miejsce bezpiecznie, no za tym X Reakcjonare. Druga seria, standardowo, na progu nawet nie wiem ile, nie patrzę się. Teraz mamy lepsze wybicie, 105,4 na progu. Położyłem się na nartach i... Oj, to by chyba było krócej mi się wydaje, ale skok był podobny. 205 metrów, 2,5 metra krócej, nie jest źle. Drugie miejsce znowu, więc myślę, że w tym cyklu zajmiemy po prostu drugie miejsce, bo mamy dużą przewagę nad zawodnikiem z trzeciego miejsca, 76 punktów bodajże. Teraz Finlandia K170. Nie pamiętam, czy tu skakałem, pewnie tak, w jakiejś grze online. Na progu chyba podobnie jak tam. O, nawet szybciej, 111,8, chociaż skocznia mniejsza teoretycznie. Ale tutaj nie mamy aż takiego noszenia. Tak, skakałem tutaj, pamiętam tą skocznię, tylko że skakałem poza odcinkiem. 201,5 metra tam było bodajże, teraz druga seria od razu nas przeniosło, więc skaczemy drugą serię. Dobra, więc lecimy sobie, bardzo dobre wybicie. O, to będzie chyba lepszy skok, chociaż... Nie, to był podobny, tylko mi się wydawało, że będzie lepszy. Chociaż może tam był, ja się na tym nie znam do końca. 198,5 metra, więc był jednak krótszy. I proszę bardzo, wygraliśmy, a ten gościu, ten jak on się tam nazywał? A nie, on jeszcze nie skoczył, fuck. Szymciu, ty jesteś debilem, idiotą, CP-em, fulltajem. Dobra. Chyba wygraliśmy, bo ten gościu chyba nie skoczył. No chyba, że zaraz gra jakiegoś nagle oświecenia dostanie i mi się pokaże, że skoczył. I wygrywamy cały ten turniej, znaczy ten cały mini turniej, tą grę po prostu. I zdobywamy 35 jakichś punktów, 800 monet, expa i skrzynkę. A jeżeli zdobywamy skrzynkę, to oczywiście musimy ją sobie od razu otworzyć. Bez czekania za 400 monet otwieramy, to nie jest dużo. Uwaga, dropnie nam tutaj karta kombinezonu. Aha, za to można kupować kombinezony, wymieniać bodajże. Dobra, lecimy sobie z drugą grą rankingową. Skocznie nam się tutaj losują. O, widzę, że K220. I to będzie ostatnia gra w dzisiejszym odcinku. Ja już nawet nie będę liczył na te 10 minut. Chociaż i tak reklam nie dodaję, bo zazwyczaj zapominam. Ale po prostu mój głos czuje, że zaraz po prostu padnę. Ja jutro nie będę mógł kompletnie nic powiedzieć. Więc, no, tak to wygląda. Dobra, lecimy. Idealne wybicie. O, ale sztos.
Dobra. To jest K220. O, ale że już mi upadli, bo za późno, żebym wylądował. Ale skok był naprawdę ładny. 114,8 na progu i skok 239,5 metra. I proszę państwa, prowadzimy. Drugi zawodnik bardzo krócej. Po polskiemu po prostu, żeś powiedział idealnie, debilu. Wiatr mamy w górę, czyli teoretycznie powinno nas wyrzucić w kosmos. Tak to działa przecież. Dobra, lecimy sobie. Drugi skok, druga seria. Idealne wybicie, czyli jeszcze lepiej niż przedtem. Teraz lecę sobie tak i uwaga... Wylądowaliśmy przynajmniej nie na dupę, tylko na nogi. I mamy 236 metrów, czyli nawet pół metra dalej. I ponad 100 punktów wyprzedzamy drugiego zawodnika. I idziemy na Trondheim K124. Ale mi palce strzelają. O, jak ja to kocham. A inni tego nienawidzą. Dobra, lecimy. Idealne wybicie. Dobra, o Jezu, trochę za pasywnie poleciałem, ale... Oj, to był naprawdę ładny skok. To był serio dobry skok. To był ładny skok. 158,5 metra, czyli no... Sztos. Oj, od razu drugi skok. Czyli nie musimy w końcu czekać, bo ja to wam wycinał, ale ja czasami muszę po pół minuty czekać na drugi skok. A się zadyszałem. Lecimy, dobra, drugi skok. I uwaga, uwaga, pany i pany... 158 metrów. To jest drugi bardzo dobry skok. Tak wygląda, że prowadzimy dwa konkursy wygrane, więc lecimy po trzecią wygraną na Włochach K180. Teksturka fajna. Lecimy sobie, wiatr w plecy, na progu koło stówki 99,9, czyli dokładnie. Ale nas wyrzuciło. To jest K180. Oj, dziwna ta zgrzytnia. Strasznie się na niej spada. Coś mi się nie podoba ta zgrzytnia. 187 metrów, lecimy drugi skok. Ja się z wami żegnam. Za chwilę, oczywiście po skoku, nie teraz. I kończymy, bo masakra jest. Oj, idealne wybicie, dobra. Może teraz będzie coś dalej, chociaż lecimy wysoko, za chwilę spadniemy. Snapchat, jej! Dalej, 196,5 metra i wygrywamy. No i dostaliśmy za to standardowe nagrody za pierwsze miejsce, czyli punkty, kasa, exp, skrzynka. Otworzymy sobie jeszcze skrzynkę na koniec. Tak, na pożegnanko, żeby była skrzynka. Za ile tym razem? Też 400 monet, więc otwieramy. Może nam drobność 1200 monet na przykład, więc ja będę zadowolona. Poza tym ja nie zarabiam w tej grze, tak dać dla fanu. O, zdobyliśmy zestaw, cały zestaw, to jest chyba Spider-Man, tak? Zdobyliśmy cały zestaw za 400 monet. Dobra, więc ja mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrypcję, będzie mi wtedy bardzo miło. Tymczasem ja z wami... A tymczasem ja się z wami żegnam, do widzenia, piona, no i cześć!